Transformacja cyfrowa, ona wymaga takiego wyjścia z pewnej strefy komfortu. Przestania myślenia o tym, że robimy te pewne procesy w ten sposób, jaki dotychczas żeśmy robili. To zerwanie z tym myśleniem o kontynuacji jest taką pewną barierą. Druga bariera to polega na tym, że transformacja cyfrowa wymaga takiego całościowego myślenia. Jak współpracować w świecie cyfrowym z klientami? W jaki sposób wpływa to na procesy wewnętrzne przedsiębiorstwa? W jaki sposób my możemy nauczyć się nowych technologii i je wykorzystać? To często wymaga pozyskania nowych kompetencji. To często wymaga również całej atencji zarządu. Cyfryzacja nie nastąpi bez uwagi zarządu czy właścicieli. Także tu podam przykład Jeffa Bezosa, który nabył Washington Post, znana gazeta, która była opublikowała Watergate, ale w latach 2013 była w ciężkiej sytuacji, nie dawała rady sobie z konkurencją cyfrową. Jeff Bezos stwierdził, że on widzi potencjał dzięki swojemu doświadczeniu z internetem, z możliwościami cyfrowymi, on jest w stanie ten biznes przetransformować. Tylko to wymagało od niego jego osobistego zaangażowania. On osobiście brał udział niemal codziennie w spotkaniach z zespołem, dał im bardzo dużo możliwości działania, ale chciał pokazywać im, że jemu na tym zależy, podzielić się pomysłami i to jest pewien obszar, który wymaga też uwagi właścicieli. Oczywiście banki mogą też służyć pomocą do tego, bo cyfryzacja wymaga pewnych środków finansowych. My z jednej strony możemy pomóc w takich procesach na styku pomiędzy bankiem a klientem. Mamy takie usługi dla firm, nazywamy to PKO Connect. To jest możliwość połączenia się systemu finansowo-księgowego klienta z naszym bankiem bez konieczności manualnej interakcji pracowników czy pracownic klientów. To automatyzuje procesy finansowo-księgowe. Tylko to są pewne procesy na styku między bankiem a klientem. Natomiast myślę, że ważniejszy aspekt to jest sposób, w jaki bank może pomóc w cyfryzacji tych klientów i modelu biznesowego. No i klienci znają się najlepiej na tym modelu biznesowym. To, co my możemy zrobić, to jest dostarczyć środki finansowe na to, żeby tą cyfryzację przeprowadzić. Bo ta cyfryzacja może zmniejszyć poziom kosztów, może zwiększyć dzięki temu efektywność, ale również otworzyć dane przedsiębiorstwa na nowe modele biznesowe, na nowe strumienie dochodów. I na przykład na początku tego roku my nabyliśmy udziały w T-Pay, to jest przedsiębiorstwo, które umożliwia firmom wchodzenie do e-commerce. Wspólnie z T-Pay jesteśmy w stanie pomóc przedsiębiorstwom wejść w tą strefę e-commerce.